Czy mężczyzna, którego zwłoki znaleziono w Dąbrowie Zielonej, został zmuszony do popełnienia samobójstwa i czy to rzeczywiście Jacek Jaworek? Coraz więcej pytań pojawia się w tej sprawie. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie poinformowała dziś, że wszczęła śledztwo w sprawie, jak napisano, doprowadzenia mężczyzny o nieustalonej tożsamości do targnięcia się na własne życie. Śledczy nadal nie dysponują opinią biegłego z zakresu badań DNA, która pozwalałaby na potwierdzenie, że to poszukiwany morderca. Fatima Orlińska. Choć pewne cechy charakterystyczne na ciele znalezionego w piątek mężczyzny mogłyby wskazywać, że to poszukiwany od 3 lat Jacek Jaworek, mówił podczas poniedziałkowej konferencji prokurator. Na wtorek zaplanowana jest sekcja zwłok, która powinna wykazać, jaka była przyczyna śmierci, a przede wszystkim wykluczyć ewentualny udział osób trzecich. Wszczęte dziś śledztwo stanowi odrębne postępowanie prokuratorskie. To prowadzone przeciwko Jackowi Jaworkowi od czerwca zeszłego roku nadal jest zawieszone. Prokuratura Okręgowa w Częstochowie nie dysponuje jeszcze opinią biegłego z zakresu badań genetycznych, która pozwalałaby na ustalenie tożsamości tego mężczyzny. W trakcie oględzin miejsca zdarzenia ujawniono jednostkę broni oraz amunicję, które zostaną przekazane do biegłych z zakresu balistyki celem przeprowadzenia stosownych badań. W szczególności chodzi o to, abyśmy mogli sprawdzić, czy ta broń była użyta w trakcie innych zdarzeń. Chcę również zaznaczyć, że na miejscu tego zdarzenia przeprowadzono czynności identyfikacyjne z udziałem osoby najbliższej dla poszukiwanego Jacka Jaworka. Czynności te nie pozwoliły na ustalenie tożsamości tego mężczyzny. Prokuratura od piątku, gdy znaleziono ciało, zgromadziła obszerny materiał dowodowy w sprawie. Przesłuchano wielu świadków i zabezpieczono nagrania z monitoringu. Jak dotąd w ramach prowadzonych czynności nikt nie został zatrzymany ani nie usłyszał zarzutów. Wszystkie czynności realizowane były pod nadzorem prokuratora. Śledczy zabezpieczali ślady, które znaleźli na miejscu zdarzenia. Wykonali oględziny miejsca, oględziny zwłok. Policjanci dokonywali penetracji terenu również przy użyciu psów tropiących. Ustalili i rozpytywali ewentualnych świadków. Sprawdzali też zapisy z monitoringów. Całość zgromadzonego materiału jest włączona do materiału prokuratorskiego postępowania. W poniedziałek w Dąbrowie Zielonej, w miejscu, w którym końcem zeszłego tygodnia natrafiono na zwłoki, nie pracowały już żadne służby. Teren nadal jest zabezpieczany przez policję. Mieszkańcy wsi Borowce, gdzie 3 lata temu doszło do morderstwa, nie chcą na ten temat rozmawiać z dziennikarzami. W Dąbrowie Zielonej z kolei nikt w wersję z samobójstwem i domniemanymi wyrzutami sumienia Jacka Jaworka nie wierzy. Ja znam tylko Justynę i to. I jego brata, i tego, no i te dzieci. Ten syn z moją córką do wierzchowania. Teraz, tak sobie tak pomyślę, że Boże kochany, jak on mógł być tu gdzieś blisko, się ukrywać, to na pewno. I no, policja uważa, że powinna zbadać osoby trzecie, bo to na pewno mu ktoś pomagał, bo wiadomo, no, musiał z czegoś żyć. Ja nie uwierzę nigdy w to, że on jakieś sumienie nagle dostał. Że przyjechał niby tam na grób, że zobaczył, że może tam sobie jakiś... Jak człowiek taki, który popełnia taką zbrodnię, ma sumienie? W życiu w to nie uwierzy. Jemu ktoś musiał pomóc, a jakie on miał tam... No on siedział przecież w więzieniu za jakieś tam elementy czy coś tam. Prokuratura zapowiedziała również ewentualne wszczęcie odrębnego śledztwa w sprawie wycieku zdjęć zwłok, które krążą w sieci. Konieczna jest ich weryfikacja pod względem autentyczności.